Dziadku, dziadku, czy będziesz oglądał mecz? A kto gra? Austro-Węgry. Z kim? Polska. Dla jej dam Ukrainę. Tylko i wyłącznie dlatego, że wiem, że będziecie się cieszyć. Appelez le français, le assis, le spleur, chum, ma français, faux, folophon. Le français, le baguette, le cztery begia do tyłu, chrzciłeś. Nie no, może zacznę mówić po polsku, bo wiem, że francuskiego to wy na pewno nie rozumiecie. Dzień dobry, to jest mod Appelez la fle, fofen, fifofen. A w tym let's playu zobaczymy, co się stanie, jeżeli ultranacjonaliści dojdą, znaczy może niech lepiej nie dochodzą, może niech lepiej, no niech przejmą władzę w Polsce, okej? Okay? Gramy oczywiście na modyfikacji Le Baguette, Le Fofon, Fifi, Rafafę. To jest modyfikacja chyba, co by się stało w momencie, w którym Szwecja zrobiłaby przewrót faszystowski w Szwecji. Tak, tak, wszyscy pamiętamy. Aktualnie zagramy sobie Austrią, bo ja sobie tutaj zobaczyłem coś takiego jak minister prezydent Adolf Hitler. Zacznijmy sobie też budować przemysł według mojej tajnej metody Shaolin, którą poznałem ucząc się po prostu techniki uderzenia wiatru. Swoją drogą Bolska, jedyna gadolicka, ma tutaj bardzo ciekawe drzewko i może zaprosić do siebie pół Europy, co na pewno utrudniłoby mi rozgrywkę znacząco. Ale śmiesz, wonderful. Jeżeli ktoś siedzi u mnie na Discordzie i wie, kto to jest Wonder, to zrozumie ten żart. Jezus Maria, jakiś League of Nations zaprasza ludzi do League of Nations, a przecież ja nie mam żadnej drużyny piłkarskiej, więc nie wiem, jak my tam będziemy grali. The far-right politician Adolf Hitler has unusual racial belief. Very energetic politician. Ale jest bardzo energetyczny polityk. Aigery pewnie w Reichstagu napierdzielał, wiecie o co chodzi. Ale zaakceptuję, bo to daje jakieś boosty, nie? A Democratic Drift to... Oczywiście, że refuse. Wiem, czego oczekujecie. Żebym dołączył do Pols, prawda? Prawda? Chcecie, żebym dołączył do Pols, prawda? Chcecie, żebym dołączył do Polaków? Ops! Austro-Węgry, feat Polacy będą walczyć ramię w ramię na polskiej ziemi, odpychając radzieckiego agresora, którego nie ma. Ale może powstanie, prawda? Otto is holding back Austria National, Otto is the right ruler. Change in popularity, bla bla bla. Pięknie, moi drodzy, zmieniliśmy się w sekundę. O nie! Pewien malarz próbuje zrobić pucz w naszym kraju. Jak do tego mogło dojść? No musi zostać lider. Justy for good time minus 20%. Hitler, welcome to my come. Welcome to my this. Czekaj. Welcome to my creep, Hitler. Jezu. Jak on pięknie wygląda. Tak w sumie, jak myślę, jak mam minus 70 Just If You Are Gold Time, to tak może byśmy pogadali troszeczkę z naszymi przyjaciółmi o naszych starych ziemiach, prawda? Przekonajmy się. Wolna Amerykanka, możemy się rozjechać po prostu gdzie chcemy. No i gitara, wracamy do gry, moi drodzy. W sumie, jak już tak się zastanowić, to wydaje mi się, że Teutonich Reich to też jest takie mniej więcej zagrożenie dla spokoju na świecie, prawda? Takie mam wrażenie. Po prostu oni potrzebują pomocy, bo ja to w nich widzę, ja to widzę w ich oczach, wiecie? Może dasz radę, chłopie, dasz radę, proszę cię, go. 96, 7, 8, 9, elo, mamy Berlin, upadek oczywiście. No dziękuję bardzo, oczywiście wracamy do domu, moi drodzy, wracamy na stare śmieci, nie? Można tak powiedzieć. No, bądźmy szczerzy, no komuniści są zagrożeniem, prawda? Które jak najszybciej trzeba by było nie znowu wypowiadać wojny, jakieś zduszenie. Po co to komu? Po co komu jakieś wojny? Po co komu rozlew krwi, nie? Takie mam wrażenie, że lepiej byłoby im z nami niż bez nas. O, właśnie o to chodzi, nie? Taka wiecie, analiza sytuacji. Zero w ogóle jakiejkolwiek agresji, nie? To jest dzień dobry, tutaj oczywiście wasz sąsiad Austro-Węgry. No widzę, że sobie nie radzicie z polityką zagraniczną i ogólnie w polityce, więc przychodzimy wam tutaj z ratunkiem, prawda? No i... Fajnie. Możesz, Jezus Chrystus, punisz Austria. No naprawdę, będę miał wojnę z tymi śmieciami? O Jezus, Boże. Dobra, musimy się przygotować na defensywę. Razem z Polską myślę, że jakoś ten konflikt przetrwamy. O, wypowiedzieli mi wojnę, te śmietniki, najgorsze. I mamy wojnę, no. I zrobiliśmy monarchizm, bo musimy iść tutaj. I musimy zrobić dynastic policy i set can create faction. I ja teraz wzywam Polskę, biało-czerwonych. I wzywam wszystkich do pomocy mi w wojnie, bo ja sobie sam nie dam rady. To możecie o tym nawet zapomnieć. No tutaj jak zwykle widać, że AI nie próżnuje i będzie atakowało mnie aż do momentu wypalenia całego swojego manpowera. Ile wy macie manpowera, robaczki? Wy macie 200 tysięcy i ciągle atakujecie jak debile. No niczego innego się w sumie nie spodziewałem. No to tak jak widzicie, jesteśmy w stanie utrzymać i Francuzów i no praktycznie wszystkich, nie? Ale więcej gunki potrzebuje. A gdyby to wojsko węgiersko-polskie dołączyło do nas tu,
to nawet bylibyśmy w stanie ich przepchać. Dobra, niech atakują. Wiecie co? Ja się tu trochę z nimi pobawię. French Empire straciło przeciwko nas 400 tysięcy, ten 150. French Empire ma przy sobie, wiecie ile woja? Pokażę. 100 tysięcy jeszcze manpowera. Dobra, to ja sobie tutaj poczekam, niech Francuzi się spalą i my sobie do nich po prostu wejdziemy jak do domu, nie? No bo nie ma sensu, wiecie. Unify Germany, Integrate Germany. Dobra, zróbmy Unify Germany. Wiecie co jest najgorsze? Że miałem pójść atakować teraz, prawda? Miałem iść do ofensywy, ale nie mogę tego zrobić, bo Polska przegrywa z Białorusią i z Ukrainą, więc ja jako dobry sojusznik jednak muszę im pomóc, bo gdy tego nie zrobię, to upadek Polski równa się mój upadek. Gdy oni nie mają manpowera, to my się powinniśmy przejechać. A te 7 dywizji, proszę o wsparcie w tych rejonach. Czy Francuzów przebijemy? O, to jest właśnie, przebiliśmy, przebijamy Francuzów. Czekaj, nie, debilu. Zobaczymy, jakbym wjechał do stolicy, kurde, przebijamy Francję, moi drodzy. Dominando, elo. Dobra, ale Francja przebita, czyli można powiedzieć, że ej, ale na południe mogę się za to rozwinąć fajnie. Poczekaj, czekaj, nie, stary, jedź tu i jedź tu. Brak tam Polska, o Jezus, tragedia tu jest. Dobra, to ja muszę rozwalić jak najszybciej. Okej, okay. Zintegrowaliśmy Niemcy. Serio, serio, muszę pomóc Polakom, bo ja muszę zabić Białoruś, więc te dywizje moje muszą się wycofać. Dobra, te dywizje już dochodzą powoli. Tą Polskę musimy uratować, bo tu jest tragedia. Dobra, moje dywizje teraz atakują Białoruś, te dwie armie małe. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że ich wypchamy stąd. Dobra by było widzieć Polskę upadającą. Japonia chce pakt o nieagresji, okej. Okay. No a tutaj we Francji idzie swoim tropem, powoli udało nam się przebić, Francja bez manpowera. Przygotowaliśmy plan ofensywny na Ukraino-Białoruś, więc atakujmy dalej, pomóżmy Polsce. Zjednoczyliśmy Niemcy, to milion manpowera wskoczył, przepięknie. Patrzcie, muszę robić wszystko praktycznie, że tego nie obstawię, to jest za duży front dla mnie. Przecież ja mam tylko 20 dywizji. Do Francji weszliśmy jak do siebie, nie? Zdobyliśmy nawet Paryż, znaczy jeszcze nie, ale zdobędziemy na 100%, udało się. I drodzy, ja teraz zrobię bliskich na Francuzów i od tyłu wchodzimy we Włochy. Tutaj widzę, że nawet w Belgii udało nam się ich okrążyć. Moje dywizje tak szczerze dają sobie radę i na pół. I Calais, patrz, idiota, no wejdź na Dunkierkę. Wolna przestrzeń, świetnie. Dobra, moi drodzy, czyli tutaj widzę, że na Ukrainie sytuacja opanowana i w Białorusi. Opanowałem to, zrobiłem to, udało mi się. Dobra, moi drodzy, wygląda to tak, że atakujemy Francję, ale musimy zaatakować jeszcze siebie, żeby znowu zaatakować Francję. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja też nie. Świetnie, i teraz moje dywizje wracają z powrotem na front i pacyfikujemy już Francję. Do Włoch to dosłownie wchodzę już jak do domu, wchodzę już jak do siebie. Świetnie. Unicestwić. Hiszpania nie jest moim wrogiem, więc z nią nie zaczynam. A tutaj widzę, że moi drodzy, we Włoszech, no to już takie konkretniejsze, bym powiedział, dominando zostało zrobione. Dobra, we Włoszech się troszeczkę trudniej teraz zrobiło. Mogę to serio powiedzieć, moi drodzy, łatwo. Łatwo było. Nie no, ja tych Włochów prędzej czy później połamę, tylko chyba troszeczkę później niż prędzej. No i tak jak sądziłem, wystarczyło tylko troszeczkę poczekać. Moje dywizje bez żadnego problemu Włochów przełamały. Tutaj jeszcze jakimiś chorwackimi dywizjami obstawiam porty. Tutaj już widać, że upada, moi drodzy, Imperium Rzymskie, które powstało niedawno. Dobra, moi drodzy, mamy konferencję pokojową, czyli tak. French Empire zdobyłem sam, Belgię zdobyłem sam, Rzym zdobyłem sam, pyk. Polska, dla jej dam Ukrainę. Tylko i wyłącznie dlatego, że wiem, że będziecie się cieszyć. Ja już was nie będę tutaj tym zanudzał, więc ja sobie po prostu, moi drodzy, teraz to wszystko ponaprawiam i widzimy się za sekundę. Wymyśliłem sobie, że kurde, z frakcji nie mogę wyjść, ale mogę za to podbić turecki blok cały, prawda? Za pomocą Bułgarii i Grecji. Okej, okay, czyli mamy justification na Turków. Najważniejsze, moi drodzy, że drugi front sobie otworzyliśmy. Oczywiście my ten cały blok turecki zjemy, nie? No zjemy sobie na przykład Afganistan, wszystko i będziemy mieli granicę z Chinami. W międzyczasie tak już się rozrośliśmy po prostu na całą Turcję, nie? Co to była za wojna? Że ja wypowiedziałem wojnę Turkish Blokowi i nie miałem wojny z Turkish Blokiem, tylko z Turcją i z Persją. Lul. Kaukas podbił, moi drodzy, całą Rosję i utworzył sobie z niej marionetki. To jest coś przepięknego. Ale te... Nie wierzę w to. Stanie jest naprawdę nie do przebycia, nie? Te pieprzone góry to jest po prostu XD. Te dywizje ledwo idą do przodu, ale idą. Dużo tracę, no ale cóż, nie? Nie, to są tereny kompletnie bez infrastruktury. Ja nie wiem, czy ja będę w ogóle w stanie się przebić przez te dywizje chińskie. Zobaczymy. A w Chinach nie ma opcji, że się przebijemy. W ogóle chińskie jednostki stoją na granicy z Indią, mimo że oni nie są w ogóle w żadnym pakcie i próbują mnie zaatakować z chińskiej, tutaj z brytyjskiej, w ogóle co tu się działo, to nawet sobie tego nie wyobrażacie. Ja w ogóle atakuję na terenie bez jakiejkolwiek infrastruktury i staram się ją teraz budować. A w Chinach walka idzie przepięknie, tak jak mówiłem wcześniej, no
posuwamy się do przodu, raz do przodu, raz do tyłu. No Chiny mają ze 100 dywizji, z czego połowa stała, o, już się cofły, czyli prawdopodobnie będą szły tutaj, okej. Okay. Najważniejsze jest to, żeby zdobyć te gówniane prorosyjskie marionetki, wtedy będziemy mogli do Chin wejść od strony tutaj tej. Gra już laguje tak, że to jest dopiero 41, ja nie mogę wytrzymać w tej grze już, nie? Wycofałem wszystkie dywizje, wszystkie armie, tutaj sobie możecie zobaczyć. Trochę już tych gówno krajów skapitulowało, ale musimy je po prostu jeszcze resztę przeorać. Wycofałem dywizję, no infrastruktura się też podbudowała, więc może dlatego. Ej, z tego co widzę, to idzie mi w tych Chinach, kurde, naprawdę dobrze. Powiem tak, żyć mi się odechciewa, podbijając Chiny w tej modyfikacji. O, jeszcze kawałek. Jezus Maria, dochodzimy do Beijingu. Jeszcze kawałek, błagam was. 42-1, Spirits of Germans, Death and Glory, Soldier of Germany, Second to None, Wrath of the Wehrmacht, Brought to an Halt. Proszę was, prowadźcie ofensywę. Moi drodzy, rozjeżdżam całe w Chiny, jest. Jezus Maria, nareszcie. Cel tej modyfikacji został spełniony, German Reich dominuje, Wielka Polska potężna, ten mod dał mi raka, proszę, zdonatujcie, tip and donation, Łukasz Kałach o treści pomagam. Przypominam jeszcze, że można podsyłać na fanpage do mnie propozycje, na mój oficjalny fanpage, Kałach Oficjal, zapraszam bardzo serdecznie do polubienia. Wiadomości mi możecie podsyłać mody i proponować jakieś serie. Dziękuję za uwagę, elo.